Phishing to praktyka polegająca na podszywaniu się pod inną stronę internetową. Zazwyczaj w celu wyłudzenia danych, Twoich danych, danych logowania. Przykładem może być podrobiona strona banku, skłaniająca Cię do zalogowania się, a więc podania loginu i hasła do Twojego banku. Może to też być strona firmy kurierskiej, oczywiście fałszywa, skłaniająca do dopłacenia za przesyłkę, albo na przykład strona z podróbką sklepu internetowego bądź firmy hostingowej. W takim wypadku celem ataku jest wyłudzenie Twoich loginów i haseł, na przykład do poczty elektronicznej. Ofiary phishingu mogą stracić oszczędności, a także dostęp do wielu usług, jeżeli korzystały z tego samego hasła w różnych systemach. W razie przejęcia danych użytkowników, właściciel serwisu, który został podrobiony, może również liczyć się z ryzykiem wymuszenia okupu. To groźna praktyka. Dlatego w tym miejscu warto podać najważniejsze elementy i zasady bezpieczeństwa. Stosuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli takie, gdzie poza hasłem potrzebny jest jeszcze drugi element, na przykład jednorazowy kod podany przez aplikację, choćby popularny Google Authenticator, albo wysłany SMS-em bądź mailem. Sprawdzaj, czy połączenie jest bezpieczne, sprawdzaj, czy istnieje kłódka, ale nie tylko, czy ona tam istnieje, po prostu w nią kliknij i przeczytaj szczegóły certyfikatu. Kiedy korzystasz z wiarygodnych stron internetowych, to zazwyczaj ich właściciele dbają o to, żeby taki certyfikat zawierał informacje o właścicielu, jego nazwę i dane adresowe. Dzięki temu wiesz dokładnie, komu te dane podajesz. Wreszcie trzecia zasada. Pamiętaj o tym, żeby stosować różne hasła do różnych serwisów internetowych. W takim wypadku po prostu zawsze będzie tak, że Twoje straty, jeżeli omyłkowo podasz je na takiej udawanej stronie internetowej, one się ograniczą tylko i wyłącznie do tej jednej strony. Nie będziesz więc narażony na to, że ktoś, pozyskawszy takie hasło, będzie logować się do Twoich innych usług, jak na przykład bankowość, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, poczta elektroniczna, czy jakiekolwiek inne usługi, z których korzystasz. Daj znać, czy ta porada była dla Ciebie inspirująca, czy zdarzyło Ci się paść ofiarą jakiegokolwiek oszustwa w internecie, a może znasz kogoś, kto został nabrany. Podziel się tym doświadczeniem w komentarzu, bo myślę, że i Tobie, i nam zależy na tym, żeby internet był po prostu lepszym, bardziej bezpiecznym miejscem. Dzięki za oglądanie. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach od cyberfolks.pl. Enter.